Krzysztofski dla portalu Fightsport. Witaj Krzysztof. Cześć, witam. Nie miałem cię czasu zaczepić, jak byliśmy na Fenie. Powiedz mi, zaczynając od Fenu, czy zaczynając od Armii, co możemy podsumować? No, znaczy, Armia była w piątek, możemy zacząć od Armii. Mówię tutaj o występach zawodników, oczywiście w Berku WCA Fight Team, ale też jakby odnosząc się szerzej. Jesteś zadowolony ze zwycięstwa Tomka Jakubca? No, Tomek super, nie? Znaczy, bardzo mi się podobało. Bardzo podobało mi się, jak walczył. W porównaniu z poprzednią walką też na Armii, to tam tak, nie wiem, przynajmniej w moim odczuciu było tak, że tam dużo zrobił takich błędów, bardzo chciał się bić, bardzo chciał iść do przodu i tam z tym Grekiem miał problemy, prawda? A teraz tego Amerykanina po prostu, jak to się mówi, rozpykał, rozstrzelał, w zasadzie bez zagrożenia, taka fajna, czysta walka, wszystko było, tempo szybszy, czuł walkę, miał czutkę, dystans, wszystko, trafiał go boksem, super, nie? Obrony miał super, nie? Wszystko, że tak powiem, do jednej bramki walka i w fajnym stylu, nie? A właśnie bardzo byłem pozytywnie zaskoczony tym, że, bo myślałem, że Tomek skończy walkę jakimś duszeniem, poddaniem, może z dołu gdzieś, a tutaj okazuje się, że całkiem nieźle sobie radził w tym elemencie stójkowym, chociaż pewnie jakieś tam błędy wypatrzyłeś. Znaczy nie, no Tomek ma bardzo dobry boks. To, że tam jest jakby wywodzi się z jiu-jitsu i ma czarny pas, no to jakby nie znaczy, że będzie dążył na siłę do parteru. To jest przekrojowy zawodnik MMA. Nie, ma naprawdę dobre zapasy, dobry boks, bardzo dobrą kondycję i lubi taką presję robić, także myślę, że on pokazał to, jak on lubi się bić, nie, prawda? To w ten sposób on się lubi bić. Tam, ten parter to raczej, kiedy przeciwnik tam gdzieś próbuje go wywołać czy coś, no to po prostu on się go nie boi, jest mocny w tym parterze, ale naprawdę, tak jak mówię, no boks, bo boksu tam Jakubca stoi na wysokim poziomie, nie? Jeśli chodzi o Alberta Odzimkowskiego, to taka postawa mocna, było widać, że ja nawet rozmawiałem z kilkoma osobami, które gdzieś tutaj obserwowały treningi Alberta, sam jego widziałem na treningach. Wiele osób mówiło, o Jezu, on zabije Krzysztofa Kułaka, ale jednak nie warto, warto jednak pamiętać, że za Krzysztofem Kułakiem stoi duże doświadczenie i to jest facet, który niejedną burzę przetrwał w życiu. Nie obawialiście się tego, że w którymś momencie po prostu zaskoczy czymś Alberta, bo doświadczenie Krzysztofa, a doświadczenie Alberta to jednak jest duża różnica. Mi się wydawało, że inaczej, nie umiałem sobie wyobrazić tego, żeby Albert mógł przegrać z Krzyszkiem i no chyba to pokazał, no Krzyszka pierdolnęła ciężarówka w piątek, no po prostu odbił się jak od ściany do Alberta i nie miał żadnego pomysłu na niego, nie miał odpowiedzi na żadne techniki, nie mógł sprowadzić, nie mógł zablokować kopnić, nie radził sobie z boksem, no był po prostu zawodnikiem słabym. Albert był nie do przejścia dla niego, tak mi się wydaje po prostu. Jak wygląda sprawa u Alberta tych parterowych umiejętności, bo też to pewnie obserwujesz. On świetnie radzi sobie w stójce, fizycznie jest potwornie mocny, natomiast jak wyglądają teraz te umiejętności? Gdyby ta walka trafiła do parteru na jakiś taki długotrwały, jest w stanie toczyć taki pojedynek długotrwały? Nie, no chyba Albert pokazał tam poprzednie walki na Fenie chyba, no z Sommerfeldem, ze Strzelczykiem, kto prowadził w zasadzie cały czas w parterze, także Albert to jest naprawdę zawodnik MMA przekrojowy, ma bardzo dobre zapasy, bardzo dobrą stójkę, naprawdę solidny parter, tam szczerze mówiąc no może rzeczywiście tam ten parterze, jakbym miał wybrać którąś z płaszczyzn, która jego jest najsłabsza, to może parter, ale to one są wszystkie naprawdę, może inaczej, w parterze robi najwięcej błędów, tak mi się przynajmniej w moim odczuciu, ale to naprawdę jest zawodnik topowy, nie? Potem oczywiście to o kimś jeszcze chciałbyś szczególnie tam na Armii pogadać? Na Armii jeszcze Tymek Chłopaczek, bardzo fajna walka, super. No tak. Miał pierwszą rundę, miał problemy, a w drugiej rundzie jak tam napoczął przeciwnika, już tam nie pamiętam czy tam lewym sierpem, czy tym lewym łokciem, poczuł krew i naprawdę poszedł za tym, już potem szedł, żeby skończyć walkę. No, to taka chyba najbardziej wartościowa walka, szczególnie po tej przegranej jego zeszłej, która taka była trochę przypadkowa, no nie chcę mówić, że tam jakieś, że tam tylko miał po prostu pecha, no zaczęła się walka, tylko dostał cios na wątrobę i jakby nic nie zdążył pokazać, no to teraz tak, może mu ta porażka dużo dała, bo po prostu spokojnie się bił, mądrze pewnie, z młody chłopak, a bił się jak taki stary wygad w piątek. Nastroje były zapewne szampańskie, no bo trzy ważne zwycięstwa, szczególnie tutaj myślę też właśnie o Tymoteuszu, że jednak to odrodzenie jest bardzo ważne dla tak młodego fajtera, jakim on jest, tak? Tak, no nie, no to chyba, tak jak mówię, chyba najbardziej wartościowa walka, no bo i Albert, i Tomek, no to tak można powiedzieć, że... Zgodnie z planem, ale też po prostu nie mieli problemów w tej walce, przejechali się po przeciwnikach, że tak powiem.
A Tymek miał, tak jak mówię, miał problem w pierwszej rundzie. Początek miał taki, że miałem wrażenie, jakby nie czuł dystansu. Nawet jak przeciwnik był w parterze, to nie miał problem z przejściem jego nóg. I takie były schody, prawda? Zmęczył się bardzo, było bardzo gorąco tam na tej armii. Wszyscy zawodnicy po pierwszej rundzie tam jakby tracili szybko siły. A jakby, tak jak mówię, Tymek jedyny był, znaczy nie, może nie jedyny, ale właśnie z chłopaków najbardziej miał taką jakby ciężką tą pierwszą walkę. Miał problemy, miał schody, a mimo to przełamał przeciwnika i udało mu się go skończyć w trzeciej rundzie, także to chyba taka naprawdę fajna walka dla niego też, na pewno zbuduje go psychicznie, nie? No i przyszła feralna sobota. Rafał, tak? No tak. Nie wiem, jak to nazwać. No tak, wydaje mi się, że taki dosyć szkolny błąd, to znaczy gdzieś tam się podpalił zupełnie niepotrzebnie. Wyszło trochę bójka jak na podwórku. No i tak gdzieś go Adam trafił. Adam to jest bardzo solidny zawodnik, tam może ten rekord tego nie odzwierciedla, ale to jest, on się bił z dobrymi zawodnikami, nawet jak przegrywał, to wszyscy mieli z nim schody. To nie jest taki zawodnik, co wychodzi, żeby przegrać, tylko zawsze będzie z nim ciężka przeprawa i nie można go lekceważyć. Nie chcę powiedzieć, że Rafał go zlekceważył, tylko po prostu, no tak jak widać, najpierw go sam trafił, poszedł piecem, jakby jutra miało nie być, a gdzieś tam Adam przetrzymał, trafił go i wydaje mi się, że tam już tam jak gdzieś tam chyba go prawą ręką trafił, no to już był Rafał był odcięty i to, co się działo później, no to... Było konsekwencje. Tak, to nawet bym to nie nazwał autopilotem, tylko raczej tak pikował w dół, to prawda? Ja obejrzałem tą walkę na spokojnie jeszcze wczoraj, przeanalizowałem jakby poszczególne momenty i tam były dobre momenty, bo tak oczywiście na gorąco oceniamy zwycięstwo przegrana, ale były dobre momenty i były te błędy takie. Jak wyeliminować te błędy, żeby zawodnik tego formatu i powiedzmy tego potencjału, może nie formatu, ale potencjału, żeby on ich nie popełniał, żeby robił ich jak najmniej, tak? Żeby nie wchodził w wymiany z zawodnikiem, który jest szybszy w danym momencie, bo to było widać już na starcie tego pojedynku, że po prostu Rafał się rzucił, jakby chciał zabić faceta. No, znaczy to są chyba się złożyły dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest gorąca głowa, czyli... A nie słuchał w szatni w ogóle, nikt mu nie doradzał, nie mówił? Nie, to mi się wydaje, że to jest po prostu trochę też doświadczenia. Ja nie mówię, że Rafał jest niedoświadczonym zawodnikiem, ale tak jakby zabrakło mu teraz tego takiego spokoju właśnie, że no bo tak naprawdę, no to on był w roli faworyta, wszystkim się wydawało, że to on będzie się bił, jak to się mówi, tak po profesorsku, prawda, że jako faworyt spokojnie będzie ten, a rzucił się jak... Mi to się kojarzy trochę, ja pamiętam, że w kickboxingu czy w boksie te pierwsze walki to tak wyglądały zawodników, że trafiali pierwszą akcję, odpalali się, szli, bili wszystko po gardzie, puchli po pierwszej rundzie, a potem druga, trzecia przegrywali. To taki typowy schemat z tych amatorskich jakichś tam pierwszych kroków, tam nie, pierwszych walk i tak dalej. I trochę tutaj tak wyglądało, no tylko skończyło się przed czasem. Także mówię, jedna rzecz to mi się wydaje, że tak jakby zabrakło tego spokoju i chyba to tylko doświadczeniem, no musi usiąść, przemyśleć sobie, żeby się bić mądrzej, bić się spokojniej. To jest jedna rzecz, a druga rzecz bym powiedział, że no tam gdzieś niestety braki w obronie, jeśli chodzi o stójkę, no tak, no ale to niestety, jak to się mówi, trzeba wrócić do podstaw i uczyć się tego, no całe życie trzeba się uczyć tych obron, całe życie trzeba wracać do tego, prawda? No ale mówię, no mi się wydaje, że to się złożyły dwie rzeczy, raz, że właśnie taka gorąca głowa, dwa, że tam gdzieś tam luki w obronie, no oczywiście, no. Ja tak się zastanawiam, bo jednak tak, ten rytm walkowy w poprzednim sezonie był straszny w jego wypadku i on naprawdę nie rozwijał umiejętności, tylko szedł za ciosem. Tu się udało, tam się udało, bo wszystko wychodziło, wszystko się układało. Zawodnik ma taki okres w karierze i potem nagle przychodzi właśnie brak tego doświadczenia na przestrzeni kilkunastu pojedynków, gdzie trzeba było ciężko o każdy centymetr oktagonu walczyć i co teraz, tak? Czy wy zamierzacie wstrząsnąć nim tutaj, usiąść, porozmawiać, przewartościować i zrobić długi odpoczynek, koncentrując się na warsztacie? Przepraszam za długie pytanie. Czy po prostu zamierzacie iść do kolejnej walki i tylko niwelować te błędy? Nie, no, znaczy masz rację, ja się zgadzam z tym. Dużo osób o tym nie wie albo nie rozumie tego, że jakby ten okres przygotowawczy przed walką to nie jest okres, kiedy zawodnik uczy się, nabywa jakieś nowe umiejętności. To tam są, nie wiem, różnie tam 2 miesiące, 3 miesiące, czy miesiąc czasami, zależy jak tam zawodnik już nie walka, ale to jest okres, kiedy już się jakby tylko buduje formę, sparuje się, szuka się jakichś rozwiązań na konkretną walkę, ale jakby nie dodaje się nowych rzeczy, że to właśnie potrzebny jest ten okres roztrenowania, żeby zawodnik jakby po walce wrócił i tak jak, nie wiem, powiedzmy na walce próbował, nie wiem, co tam robić, trójkąt rękoma i nie mógł tam skończyć, to wtedy
jest moment, żeby sobie porobić, wrócić do jiu-jitsu, porobić sobie jakieś duszenia, ręka, głowa, nabyć nowe umiejętności. Jak się weźmie następną walkę, no to wtedy można jakby już, wtedy się robi siłę, kondycję, wytrzymałość, sparingi, szybkość, walka i jakby... Także potrzebne jest to roztrenowanie. Rzeczywiście Rafał zrobił 7 walk, nie było czasu tak naprawdę jakby uczyć się nowych rzeczy. On był tylko jakby cały czas przygotowywał się, cały czas miał jakby budował tą formę. No wiadomo, że gdzieś to się trochę się tam uczysz, ale teraz może będzie taki okres. Wydaje mi się, że przydałoby mu się jakaś taka dłuższa przerwa, nawet półroczna, żeby wziąć pod koniec roku dopiero walkę. No pewnie on by chciał zrobić i dwie, no bo to każdy zawodnik chce się bić jak najczęściej, no ale no myślę, że tak jakby, jest też młody chłopak, to sportowo to jak zrobi sobie teraz przerwę taką nawet kilkumiesięczną i sobie spokojnie porobi technikę, po gdzieś tam połata te luki, które gdzieś tam są u niego na pewno, to mu tylko wyjdzie na dobre, nie? On jeszcze ma karierę przed sobą długą, także spokojnie. To kto będzie personalnie odpowiadał za naukę obrony u Krzysztofa, u Rafała? No chyba Robert Złotkowski i Robert Josz oczywiście. No Robert Jasz bardziej jest tym trenerem, który koordynuje już na końcu to wszystko, natomiast warsztatowo chyba jednak Robert będzie, tak? No tak mi się wydaje, no tak, tak. A ty za co odpowiadasz teraz? W przypadku na przykład właśnie Rafała, czy tylko nie. Tarczujesz, czy nie odpowiadasz? Nie. Rafał robi z Robertem Złotkowskim. To my się jakoś tak dzielimy wszyscy trochę, że tak powiem, zawodnikami. Każdy robi z tym, kto komu wygodnie, z kim kogo czuje bardziej, nie? Pytam, bo też ludzie nie wiedzą, też czasami chcą jakby powiedzmy znać kulisy i dlatego dopytuję o to, nie absolutnie z żadnych innych względów, tak? Powiedz mi jeszcze tak, jak w tej chwili będzie wyglądał plan z Jankiem, tak? Bo tak, w czwartek Janek wylatuje do Stanów, ty lecisz, kto leci, jak to w ogóle wygląda z tej perspektywy? Bo też była jakaś informacja, pojawiła się, że może ta walka gdzieś zostanie przeniesiona, takie dywagacje były, ale wiem, że już to wszystko już jest, dzieje się. Tak, ale to chyba jednego dnia było tak, że rano miała być przeniesiona, już wieczorem już miała nie być przeniesiona, także to jakby pomysł umarł szybko. No, na pewno leci Robert Jocz teraz z Jankiem i pewnie chyba Robert Złotkowski dolatuje dopiero później na walkę. Janek chce się zaklimatyzować, to będzie siedział trochę dłużej, także... Ważna jest ta aklimatyzacja? Szczerze mówiąc, nigdy się nie biłem w Las Vegas, także nie wiem, ale myślę, że tam jest gorąco, pustynia daleko. Tyson Fury też się nie bił, w sobotę pojechał i zdemolował gościa. Ale Tyson Fury, ilu jest takich jak Tyson Fury? Okej. Okay. Tak. Także ten... Także myślę, że to na pewno lepiej Jankowi zrobić, niż tak jakby leciał na ostatnią chwilę, bo tam chyba UFC wymaga, żeby być od wtorku, z tego co pamiętam. To jest nie taki 5 dni, no to też tak trochę mało, też zawsze lepiej być. Niektórzy lecą 10 dni, niektórzy. Ale myślę, że ten, że jeśli tak, jak Janek jest doświadczonym zawodnikiem, jak czuje, myślę, że to dobry pomysł i dłużej tam siedzieć, trochę się do tego klimatu przyzwyczaić. Jeśli chodzi o właśnie te końcowe momenty, bo ja rozumiem i z tego co rozmawiałem z Robertem i z tobą rozmawiam i rozmawiałem też z Robertem Złotkowskim w międzyczasie, to ta główna praca już została wykonana i w zasadzie już wiele się na tym końcowym etapie zmienić nie może, ani się nie zmieni, tak? Czyli rozumiem, że nie będzie tak, że te główne sparingi jeszcze jakieś tam ostatnie będą tam w Stanach, macie jakichś zawodników zaplanowanych, kogoś szczególnego, kto przypominałby stylem albo powiedzmy mógł pomóc coś w doborze technik do Luka Rockholda. Nie no, to oni chyba przylatują 2,5 tygodnia do walki będzie, no to tam te pierwsze 2 dni, no to jest ten jetlag, to też pewnie pójdzie sobie pobiegać, coś tam zrobi lekko tarczkę, to i tak by nie mógł tych sparingów zrobić i zostają 2 tygodnie, no to też już jest trochę za późno, żeby robić jakieś mocne sparingi z zawodnikami, którymi się nie zna, także myślę, że to już będzie ten moment tylko wyświeżania tam na miejscu, no i tam przyzwyczajania się do klimatu, więc pewnie jakieś biegowe treningi tam, żeby jakby przyzwyczaić organizm do tego. No i tak jak mówię, no już schodzenie z tych odciążeń. Także bardzo dobry pomysł uważam. No. Obserwowaliście gdzieś Luka Rockholda, jakieś treningi, momenty wrzucone, coś w sieci, bo ktoś musi tutaj chyba w tym sztabie szerokim i dużym odpowiadać za takie rzeczy, tak zwany wywiad, research, no nie wiem jak to zwać. Znaczy, ja to jestem zwolennikiem, żeby nie fiksować się tak na tego przeciwnika, nie oglądać jego tam jakichś rzeczy, wszystkich przygotowań, obejrzeć sobie jego 2-3 walki ostatnie, no prawdopodobnie będzie się bił, znaczy wiadomo, mogą mieć inny plan, ale to jakby będzie się bił tak jak się bije w walkach, a nie tak jak ćwiczy na treningach, bo to tak przeważnie jest, bo to można zobaczyć tarczę, można, zresztą nie wiadomo kto co wrzuca, także... Także raczej się bym sugerował walkami Luka, a nie jakimiś tam krótkimi tarczami, czy jakimiś, nie wiem co tam wrzuca nawet, bo nie, ja go nie obserwuję. Nie?
psychika Janka już po tej Pradze została na tyle załatana, bo mówią, że jak pęka kość i się zrośnie, to to miejsce jest mocniejsze. Jak to wygląda u Janka? To nie jest pierwsza walka, którą Janek w życiu przegrał. Mam nadzieję, że ostatnia. Ale najważniejsza do tej pory. Najważniejsza, ale tak jak mówię, mam nadzieję, że to będzie ostatnia walka. Janek już nie raz pokazał, już go wszyscy skreślali nie raz, że już nic z niego nie będzie i że UFC to nie jest jego miejsce. Tymczasem, tak jak mówię, było krok od walki o pas, także umiał wrócić wtedy, na pewno umiał wrócić teraz. Bardzo trudny przeciwnik, no ale Janek też nie ma 20 lat. Jak nie teraz się bić z najlepszymi, to kiedy, nie? Brał psychologa? Wydaje mi się, że nie. Adam Kowalski, mając 36 lat, podjął decyzję o psychologu i jak widzieliśmy w sobotę, opłaciło się to. No tak, ale to indywidualna kwestia. Janek też, wydaje mi się, że szczególnie teraz, kiedy są, bo już będą dla niego tylko bardzo ważne walki, już wątpię, żeby teraz miał jakieś takie walki, które może sobie podejść jakoś lekko do nich, no to jakieś diametralne zmiany, jeśli tam wcześniej nie pracował z psychologiem, wcześniej nie robił czegoś, to tak nagle teraz na miesiąc, na dwa miesiące przed walką coś zmieniać, to mogłoby pogorszyć, bo też mi się wydaje, że praca z psychologiem to jest... No tak jak mówię, to jest praca, to nie jest tak, że się w miesiąc coś wykona, jakąś robotę, tylko to trzeba by z tym psychologiem pracować pewnie z rok czy i dłużej nawet, prawda? Tak przypomniałem, wczoraj znajomy mi przypomniał takie powiedzenie i taką przypowieść o Franciszku Smudzie, kiedy zapytano, kiedy prowadził reprezentację Polski, czy potrzebny jest psycholog do pracy z kadrą. On powiedział, nie, żaden psycholog tu nie jest potrzebny, przecież tu nikt nie jest wariatem. No tak, ale nie, no wiadomo, że jakby ten psycholog sportowy, no to jakby ma jakiś wpływ na zawodników. Wszyscy korzystają z pomocy psychologów na tam takim wysokim poziomie, także to na pewno gdzieś tam to daje, ale tak jak mówię, no na ostatnią chwilę zmiany, to wydaje mi się, że to po prostu nie jest dobry pomysł, że to może po prostu nie pomoże raczej, a może tylko tam coś rozregulować maszynę, która jak na razie Janek dobrze działa, dobrze wszystko formę ma dobrą, także lepiej nie próbować przedobrzyć, może w ten sposób. Krzysztof, na koniec, jak twoja forma, jak twoje zdrowie, kiedy powrót, czy tylko już zostają zajęcia obowiązkowe, program obowiązkowy, czyli prowadzenie zawodników, trenowanie i skupianie się na tym? Nie, no ja mam nadzieję, że jak najszybciej wrócę, może po wakacjach, może na jesień, bo już tak od tam drugi, trzeci tydzień już tak trenuję i w zasadzie jest w miarę dobrze z tym kolanem, ale też nie chcę tak opowiadać, bo wcześniej mi się wydawało, że będzie dobrze, a nie było dobrze i musiałem mieć jedną, drugą operację, także mam nadzieję, że będzie dobrze, mam nadzieję, że nie będę musiał być jeszcze trenerem, tylko jeszcze będę mógł być parę lat zawodnikiem. Zresztą i chyba im więcej walk zrobię, im więcej doświadczenia nabiorę, to potem tylko będę, jeśli będę potem później w przyszłości trenerem, to tylko mi to pomoże, tylko będę lepszym trenerem, jeśli będę miał większe doświadczenie jako zawodnik, tak mi się wydaje, także póki jeszcze mogę, to chcę się tego trzymać. Zresztą mam jakieś ambicje sportowe, także chciałbym spróbować jeszcze się z kimś dobrym pobić, wygrać parę walk. Mam nadzieję, że nie przegrać jakiś, ale pewnie to też się zdarzy, wiadomo, ale jakby bić się, wygrywać, przegrywać, zrobić jak najwięcej walk jeszcze, no nie, póki jest zdrowie takie, jakie jest, to korzystać z tego. Czyli można powiedzieć, pozostając w tej terminologii piłkarskiej, walczący trener z ławki, grający trener z ławki, Krzysztof Gutowski. Dziękuję bardzo, Krzysztof. Dzięki, cześć.